Cześć, z tej strony Marcin, Paweł, no i za kamerą Kamil. A dzisiaj mamy dla Was bardzo fajnego Jaguara XE, auto z 2016 roku, kupione dla Pani Marty. I tutaj na początku warto chyba poruszyć temat czasu przy imporcie i wszelkich opóźnień, które mogą wynikać, przyczyn. Tak, masz rację. Są przyjęte jakieś ramy, jeżeli chodzi o sam czas importu, ale wiadomo, że pewne rzeczy mogą się, kurczę, opóźnić, na które nikt nie ma wpływu i żaden importer nie zagwarantuje Wam, że takich opóźnień nie będzie, bo opóźnienia zwyczajnie się zdarzają. Dokładnie. Dodatkowo bardzo duża część naszych klientów decyduje się na naprawę u nas, no i niestety jesteśmy robotą zawaleni, przez co tworzą się ogromne kolejki i duży czas oczekiwania. Tak też było w przypadku pani Marty, która kupiła z nami auto jesienią po to, aby zimą dojeżdżać do pracy. I niestety trafiła nam się zima dziesięciolecia, a pani Marta nie miała samochodu. Tak wyszło. Niestety robiliśmy co mogliśmy, ale było zwyczajne opóźnienie. Dokładnie. Natomiast już jak widzicie, jest praktycznie cały i zdrowy i pani Marta będzie go niedługo od nas odbierać. Tak, będzie jeździć latem do pracy z klimatyzacją. No tak, ale Jaguary mają to do siebie, że no tak biegają i tak dalej, polują i się lubią tam przetrącić. I tutaj się przetrącił. Tak. Paweł, prawdopodobnie. Może dwa słowa dokładnie o tej Szkodzie. Prawdopodobnie na kogoś polował, także musieliśmy go doprowadzić do stanu używalności. Do wymiany mieliśmy kompletny zderzak, pas przedni z chłodnicami, roletę, osłonę pod silnik i masę innych drobniejszych elementów, jak to zawsze ma miejsce. Dwa słowa o samym Jaguarze. No, jest na pewno auto nietuzinkowe, dużo rzadziej sprowadzane z USA niż inne samochody, które Wam wcześniej pokazywaliśmy, to na pewno. No ale na pewno to jest też interesującą propozycją, żeby się troszeczkę odciąć od tych BMW, Audi i wszystkiego, co jeździ u nas, bardziej to popularne. Tak, to jest na pewno auto ciekawe. I warto tutaj wspomnieć, że pani Marta początkowo szukała X3 w M-pakiecie w kolorze białym. Tak, zaczynała się też od BMW właśnie i to SUV-a. A kupiła szarego sedana innej marki, więc różnie to w życiu bywa. No. Jeszcze XT60 się tam po drodze przetoczyło. Tak. Było parę rzeczy po drodze, pomimo tego, że początkowo startowaliśmy z X3 i tak jak widzicie, skończyliśmy na Jaguarze. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Paweł, najciekawszy chyba element tak naprawdę tego wszystkiego, czyli cena. Za ile takiego Jaguara XE mogę mieć pod domem? Takiego Jaguara XE możesz mieć za jakieś 55 tysięcy złotych. Oczywiście będziesz musiał zapłacić podatek akcyzowy. To przyjemna autko, sprawa. Tak, bardzo przyjemna sprawa. Będziesz musiał to autko też naprawić. Całość powinna Ci się zmieścić w około 75-80 tysiącach złotych. Oczywiście to wszystko jest uzależnione też od przebiegu, stanu, czyli od uszkodzeń. Sam rocznik robi robotę. No i sam rocznik. No ale przede wszystkim też przebieg dużo daje. Jeżeli jakoś tak jest taka tendencja, że jak to ma poniżej 10 tysięcy mil, to po prostu pomimo tak, uszkodzeń dużych wywala ta cena w kosmos, a jak tylko tam się troszeczkę więcej go nabije, co w praktyce nie przekłada się aż tak na jakieś mega zużycie auta, no chyba, że mówimy o tych supersportowych samochodach, tam to się przekłada, to dużo taniej można taki samochód wyrywać. Tak, 10 tysięcy mil to jest dosyć mały przebieg, bo to jest raptem około 16 tysięcy kilometrów. Granica. Także to jest bardzo malutki przebieg. Nie jest to 200 tysięcy kilometrów, jak to jest przyjęte u nas w Polsce, że to jest granica końca żywotności auta. Słuchajcie, nie przedłużając, zapraszamy Was na relację z naprawy tego samochodu. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, udostępniać ten materiał, subskrypcja koniecznie z dzwoneczkiem, ponieważ wtedy zostaniecie poinformowani o naszym kolejnym filmie. No i zaglądajcie na nasze social media, między innymi Facebooka. Pamiętajcie również, że przez cały film wyświetlane były numery do poszczególnych chłopaków. Bez problemu możecie zadać pytania na temat importu. Na każde odpowiemy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do relacji z naprawy. Do zobaczenia.
Thank you.